100 gemów poszło. I co będziemy mieli w tej oto najdziwniejszej i najrzadszej skrzynce? 3, 4, klik! Dobra, widzowie, macie 5 sekund, żeby zostawić teraz łapkę w górę, a ja otwieram tego boksa i może trafimy ostatnią postać, której brakuje mi w Brawl Stars. Więc proszę, kto może łapkuje i to mi przyniesie szczęście. Mam nadzieję, że każdy prawdziwy widz już teraz zostawił łapeczkę, a ja otwieram i uwaga, uwaga, chyba nic niestety nie będzie. No szkoda, ale dzisiejszy odcinek właśnie będzie związany z boksami, ponieważ otworzymy sobie, widzowie, 5 nowych skrzynek z fake Brawl Stars, których nigdy nie otwieraliście i uwierzcie mi, są one mega fajne. Pokażę wam, jak te skrzynki wyglądają i co możemy w nich dropnąć i ile kosztują. Na pewno będzie grubo, więc jeśli może zostawcie subika na moim kanale po więcej takich odcinków. Tutaj wysiada się wam 5 losowych subskrybentów mojego kanału. Jak zostawicie suba z dzwoneczkiem, to też możecie się tutaj pojawić, więc myślę, że naprawdę warto spróbować. A jeśli ktoś z was ma jakiś fajny pomysł na odcinek, jakąś fajną podróbkę Brawl Stars, którą mogę przetestować, lub po prostu coś ciekawego z Brawla, to wbijajcie na mojego Instagrama i tam możecie do mnie pisać. W ogóle też o wszystkim tam możecie do mnie pisać. Jak ktoś chce ze mną popisać, to zapraszam. Mój Instagram to Riety, wystarczy, że mnie zaobserwujecie. I ja staram się każdemu odpisywać. A więc dobra, widzowie, od wczoraj w Brawl Stars mamy najtrudniejsze wyzwanie. Jak chcecie, żebym przybił wam serducho, to napiszcie mi w komentarzu, jak to wyzwanie wam poszło. Czy je zagraliście, ile zrobiliście winów. Ja grałem je wczoraj na live'ie, teraz jak to nagrywam, to jeszcze jest przed live'em, więc nie wiem, jak mi poszło, wy już pewnie wiecie. No ale to wyzwanie jest całkiem spoko, mam tutaj dużo fajnych sprayów do wygrania, więc dajcie mi znać, będę starał się przypinać serducha. No dobra, ziomeczki, więc pierwsze 3 skrzynki, które sobie otworzymy, będą w aplikacji Gift Box Simulator for Brawl Stars. Są to nowe boksy, których nigdzie indziej nie ma. No i sobie je przetestujemy, zobaczymy, co w nich fajnego wpadnie. Ja już odpalam tą giereczkę i zobaczcie, tak one się prezentują. Pierwszy jest za 200 monet, drugi jest za 100 gemów. No i jeszcze mamy specjalnego boksa, to jest ten taki stary boks z Brawla, taki safe, który jest za obejrzenie reklamy. Czyli oglądacie sobie reklamę i od razu macie tego boksa. Szybko zobaczmy jeszcze, o co chodzi w tej aplikacji. Poczekajcie, to jest moje konto, nazywałem się na nim Tori. Dopiero co wbiłem pierwszy raz praktycznie, więc no nic tutaj nie mam. Co do zadymiarzy, zobaczmy, co my tutaj mamy. Czekajcie, muszę zaakceptować, dobra. O kurczę, mamy tu bardzo ciekawych zadymiarzy, bo zobaczcie. Na przykład Spike jest tutaj jako skin. Tak samo Ems jest w ogóle w jakiejś dziwnej pozycji, taka jakby rysowana. Mamy Sandy, która też jest jako skin tutaj pokazana, a niby jest zadymiarzem. Mamy starego Broka, starego Dynamike'a, starego Bo. Ej, fajnie to wygląda, widzowie, dobra, jest to coś nowego. Tych zadymiarzy nie ma tutaj dużo, jak widzicie, jest ich tylko 23, więc nie są to wszyscy dodani. Ale mam nadzieję, że troszkę ich dzisiaj trafimy. Na początek muszę zacząć tutaj, widzowie, od free boxa. Ten free box, aha, znowu reklama. Ale wracając do rzeczy, ten free box ma rysunek big boxa, ale jak w niego klikniemy, to jest to zwykły brawl box, więc dobra. Otwieramy sobie tylko po to, żeby coś zbierać. O, i trafiłem Ems, która nazywa się Nita? O co tu chodzi? Przecież to jest Ems, a tutaj przecież Nita. Nie wiem, czy oni odróżniają zadymiarze, czy to jest tak celowo zrobione, widzowie. Ja nie mam pytań do tych skrzynek, dobra, już się ciekawie zaczyna. Otwieramy kolejne, bo muszę sobie uzbierać troszkę monet i troszkę gemów, żeby było nas stać na te lepsze boksy. Te, na które każdy czeka, więc widzowie, troszkę jeszcze pootwieram, ale nawet szybko się wbija, bo jak widzicie, mam już 82 monety, a potrzebuję 200, żeby otworzyć tam taką skrzyneczkę. Więc chyba szybko to wbiję, mam też 7 gemów, ich musimy zebrać tam 200. O, już trafiłem! Shelly? Naprawdę, tutaj wszyscy zadymiarze nazywają się inaczej? No zobaczcie, to jest Sandy, którą ktoś nazwał Shelly. Ale szybko w ogóle dropią te postacie, patrzcie, już mam tutaj... A, znowu reklama, no Jezu. Już mam tutaj odblokowanych 2 zadymiarzy, a praktycznie no nic na razie nie otwierałem, więc naprawdę spoczko. Postaram się dzisiaj prawie wszystkich ich trafić, ale jak ktoś, to nie jest jedna aplikacja, którą będziemy testować, bo jeszcze mam taką drugą aplikację, gdzie są 2 inne nowe skrzynki, w ogóle inne od tych, których też nigdy nie widzieliście i które też są ciekawe, więc oglądajcie do końca. Ale dobra, widzowie, jeszcze troszkę sobie pozbieram, troszkę tych końców mamy. Colt, już miałem mówić o Spike, ale Colta, no to jest Colt, zobaczcie po nazwie. Wiem, że to jest Spike tak naprawdę, ale w tej grze to jest Colt. Ale spoko, przyjmujemy go. Trzeci nowy zadymiarz. Ile tych reklam? Nie, te reklamy są strasznie wkurzające. Dobra, widzowie, ja troszkę pootwierałem tych podstawowych skrzynek i zebrałem już 408 monet, więc będziemy sobie zaraz mogli otworzyć 2 te skrzyneczki za 200 monet nowe. Zobaczymy, jakie w ogóle są skrzynki i jak one wyglądają. Nie polecam totalnie tej aplikacji, jeśli chodzi o reklamy, ale tak do grania jest całkiem spoko. Trafiłem sobie Bulla przed chwilą i Jessie, więc już mam 2 kolejne postacie, łącznie mam ich już 5. No ale dobra, przechodzimy teraz do 2 tych skrzyneczek. Co to jest? Znowu inny obrazek, klikam tam jakąś żółtą skrzynkę, na której pisze razy 2, a otwiera nam się jakby taki save, który już kiedyś był w Brawlu na początku, no ale spoko, otwieramy go, mam nadzieję, że coś fajnego nam dropnie. Mamy 20 gemów, więc spoczko, to się przydaje. Jest też Shelly, Nita i czy coś będzie? Nie, nie było świecącej jedynki, więc chyba no nic nie będzie. Ale jeszcze drugi raz otwieramy tą skrzyneczkę, tym razem mam nadzieję, że ona odda. Wygląda dziwnie, ja wiem o tym, ale widzowie, czy to jest ten moment, kiedy coś tutaj trafiamy? Come on, dajcie mi coś fajnego. Też nie.
Ajajaj, no nic. Ja sobie troszkę jeszcze pozbieram, widzowie, i gemów, i monet, i będziemy się widzieć, jak je zbiorę. Lecz zanim do tego przejdę, to jeszcze obejrzę sobie jedną reklamę i dzięki temu otworzymy, mordeczki, ten czerwony safe. Tą tutaj skrzyneczkę, która jest specjalnie za obejrzenie reklamy, więc zaraz się widzimy. Dobra, obejrzałem reklamę, widzowie, żeby dostać specjalnie tego boksa, ale okazało się, że jest to scam. Po reklamie nie otrzymałem nic, nie otrzymałem tej skrzynki i znowu jest jakieś odliczanie do 40 sekund. Więc niestety oszukali mnie tą skrzynkę, widzowie, i tego boksa nie obejrzymy, mimo że siedziałem i oglądałem dwa razy tą reklamę, to dwa razy było to samo. Po prostu ta skrzynka to jest scam i no, ta gra nie fajnie zrobiła i nie polecam. Ale brakuje mi tylko 30 gemów, żebym mógł otworzyć tą tutaj skrzyneczkę za 100 gemów i uzbieramy sobie zaraz na nią. Lecz mam 250 monet, więc lecimy jeszcze raz z tą za 200. I monety, okej, mamy bula i niestety nic tutaj nie trafiliśmy, żadnej nowej postaci. Więc ja jeszcze troszkę pootwieram tych darmowych skrzynek, o właśnie, zbiorę sobie gemy, bo już mi niedużo ich brakuje. I będziemy się widzieć, mordeczki, jak będę miał 100 gemów i otworzymy tą najlepszą skrzyneczkę. Dobra, widzowie, trafiłem teraz 11 gemów, co oznacza, że wszystkie gemy zebrane. Mam ich ponad 100, więc mogę otworzyć najlepszą skrzynkę. Jaram się, bo to jest fajna skrzyneczka. Nigdy takiego czegoś nie miałem i musi to być spoko uczucie ją otworzyć. Więc uwaga, lecimy. 100 gemów poszło. I co będziemy mieli w tej oto najdziwniejszej i najrzadszej skrzynce? 3, 4, klikam i mamy końsy, dobra. Następnie lecimy, mamy tutaj szelkę. Jeszcze jest czwórka, więc klikamy dalej. Jessie, oby była świecąca jedynka. Colt, poczekajcie, nie ma świecącej jedynki, ale nie wiem, czy w tej grze w ogóle są świecące jedynki. Więc uwaga, patrzymy. Serio, nic nie trafiłem w skrzynce za 100 gemów. Ej, troszkę się zawiodłem, liczyłem, że tutaj coś lepszego będzie. No szczerze lipa wam powiem, no ale co zrobić, widzowie? Mam jeszcze 200 monet, więc może teraz nam coś dropnie. Myślałem, że tutaj więcej tych zadymiarzy potrafiam, ale na razie jest lipa. Tyle wydałem gemów. 100 gemów poszło na tą skrzynkę i nic w jej nie dropło. No to co, otwieramy jeszcze ostatnią skrzynkę na zakończenie tej gierki i przechodzimy do drugiej, więc zobaczymy, to jest taki ostatni box już na pewno mój w tej aplikacji. Miejmy nadzieję, że jeszcze jakiegoś zadymiarza trafię. Uwaga, uwaga, no nie, kończymy niestety w nie najlepszym stylu, ale mam nadzieję, że na tej drugiej aplikacji troszkę lepiej nam dropnie i skrzynki będą lepsze. Aplikacja ta nazywa się Splash Simulator for Brawl Stars Box i w niej, mordeczki, też mamy bardzo fajne skrzynki, których nigdzie indziej nie ma, więc sprawdzimy je sobie. Zobaczcie, są tutaj dwie skrzyneczki. Jedna jest za obejrzenie wideo, a druga, mordeczki, jest po prostu za 200 monet, które zaraz sobie zbierzemy, więc standardowo ja troszkę tutaj sobie popykam, no znowu reklamy, troszkę sobie pootwieram tych darmowych skrzyneczek, pozbieram pieniążki, no i jak już je uzbieram, to oczywiście będziemy sobie dalej otwierali. O, mamy nitę, patrzcie, szybko wbiło, więc no, muszę jeszcze zebrać 130 końców niecałe i zaraz otworzymy sobie. Kurczę, jak tu robią postacie, może ja wam nie będę tutaj robił cięć, tylko wam wszystko będę pokazywał. Oj, reklama. A więc okej, widzowie, zebrałem 213 monet. W międzyczasie trafiłem też nowego zadymiarza. Nie no, te reklamy mnie naprawdę wkurzają. Zadymiarzem tym był Brock, jego sobie odblokowałem. Oprócz tego mam też Colta, bo chyba tego nie widzieliście. Więc no, troszkę tych zadymiarzy już mam, ale przechodzimy sobie teraz do skrzyneczki za wideo. Obejrzę reklamę i mam nadzieję, że teraz to już mi nie oskamują i rzeczywiście tą skrzynkę dostanę. No i później sobie ją otworzymy, a gdy ją otworzymy, to po niej od razu lecimy z tą skrzynką za 200 golda, czyli tą, której jeszcze też nie otwieraliśmy. Okej, niby to jest tylko 5-sekundowa reklama. I dostaliśmy tą skrzynkę, tylko że to jest taka jakby zwykła skrzyneczka, zobaczcie. Wygląda jak Brawl Box, więc no liczyłem na coś więcej, a tak ładnie wyglądała, dostajemy zwykłego Brawl Boxa tak naprawdę. Przynajmniej dali mi 8 gemów i starszeli dropłem. O kurde, i dobra, co jak co, mówiłem się na tą skrzynkę, ale ona oddała. Zobaczcie, mamy starszeli. Nie jest to zwykła szelka, tylko starszeli, widzowie, kozacko. Więc przyszedł teraz czas, żeby otworzyć tą skrzyneczkę za 200. Skoro przed chwilą trafiłem starszeli, tutaj może coś jeszcze lepszego. Niestety jak klikniemy, wygląda ona jak Big Box, więc też nie jest to nic specjalnego, liczyłem tutaj też na jakąś lepszą animację. Ale ważne, żeby coś fajnego trafić. 39 gemów aż mi dropło, dobra. No i co dalej? Okej, okay, otwieramy sobie strzelka. I może coś jeszcze? Dwa razy szeli? Jeszcze Colt, no słaba skrzyneczka. Znowu ta skrzynka nie oddała. A może ta? Dawać, dawać, dajcie mi jeszcze coś ciekawego. No nie, nie tym razem, więc moi zadymiarze na tym koncie, no zaraz wam ich pokażę. Prezentują się następująco: Shelly, Nita, Colt, Brock i Bo. Tych mi się udało odblokować, a reszty niestety nie. Też jest tutaj 23 zadymiarzy, jak widzicie. Więc możecie napisać, widzowie, jak oceniacie te skrzyneczki. Moim zdaniem były słabe. W ogóle ta aplikacja jest słaba, dlatego że jest dużo reklam. Ale mam nadzieję, że się tak wam się dobrze oglądało i że było śmiesznie i fajnie. Piszcie w komentarzach, jak macie jakieś inne ciekawe gry, takie podróbki Brawl Stars, które mogę przetestować. No i co, widzimy się w kolejnych odcineczkach. Do zobaczenia wszystkim, hejo!